Także tak, słowem wstępu, korzystając z okazji i tak niepowtarzalnej, że tak powiem, to tak o i tyle. Tak? Czy coś masz do powiedzenia? Dzień dobry, się witam. Dawno się nie witałem, więc nie pamiętam, jak się witałem, więc mówię dzień dobry. Cześć. Jedziemy? Cześć. Bo gorąco. Jedźmy stąd, tak. Jedźmy stąd. Tak, i się patrzą na nas. Tak, jakbyśmy nagrywali. Z prądem czy pod prąd? Pod prąd. To żadna nowość. Ja se pozwolę zachować trochę odległości od ciebie. Pozwól sobie. I nie chodzi tu o tablice rejestracyjne. Nie chodzi tu o tablice rejestracyjne na 100%. Dobra, gdzie my są? Stalowa Wola. Tam, gdzie się urodził Chopin. W koparce. Także tak. Tak wygląda mój motocykl z boku. To jest coś, czego nieczęsto można doświadczyć na moich nagraniach. I powiem tobie tak. Historię ci opowiem teraz, korzystając z okazji, to ci... Opowiedz mi historię. Jechałem do ciebie i tak sobie myślę, jak już jadę i mam tyle czasu, bo się guzdrzesz, to sobie trzy pieczenie na jednym ogniu ogarnę, nie? O kurde. Wezmę sobie kamerkę, pojadę sobie przez miasto, nagram dźwięk z jazdy, przycupnę gdzieś, nagram dźwięk z boku i pojadę do ciebie, nagramy sobie film razem, no będzie fajnie, tak? No brzmi jak plan. Spakowałem wszystko, naładowałem wszystko, sprawdziłem wszystko, wszystko jest. Myślę sobie, nie no, zobaczę tylko, czy jak się podepnę telefonem pod DJI-a, pod to Osmo Pocket, to czy to zagra, nie? No bo przecież powinno, ale na wszelki wypadek sprawdzę. No. Zostawiłem 3/4 rzeczy w domu, bo się okazało, że żaden program na Androidzie DJI-owski nie działa, 12, jeśli chodzi o Osmo Pocket i drony w ogóle chyba też, nie wiem o co chodzi. Także bym sobie zabrał, pojechał i nie nagrał. Więc stwierdziłem, że jak nie nagram... Cudownie. To po co to zabierać, nie? Stary, godzinę czasu siedziałem i kombinowałem, próbowałem, zeźliłem się i w ogóle i to nic nie dało i nic nie da. Nie wiem, jak to wyjdzie jutro, bo jutro muszę to nagrać, bo przecież oddaję motocykl. No tak. A motocyklem pojeździłem, jak wiesz... No? Przez 2 dni. 2 razy byłem. Pierwszy i ostatni, bo później przemokłem i byłem na zwolnieniu. Cudownie. Szczególnie, że masz motocykl tydzień. Tak. Doskonale. Zabrałem sobie spodnie na zmianę, wiadomo, bo do firmy. Zabrałem sobie buty na zmianę, wiadomo, żeby nie w motocyklowych. Koszulkę. Patrz, nie wpadłem na to, żeby sobie gacie zabrać na zmianę. No patrz, no nie wpadłeś. Nie wpadłem na to. Jadę sobie, burza obok mnie, za mną się błyska, przede mną piękne niebo. No może nie tak piękne jak teraz, ale nie było brzydkie. I padał na mnie deszcz. Przemokłem, przepizgało mnie. Następnego dnia dojechałem bez problemu. W drodze powrotnej robię tup-tup do motocykla, a deszcz robi kap-kap na siedzenie. Przemokłem w drodze powrotnej. Ja to mam wrażenie, że to w ogóle wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, żebyś ty jednak motocyklami nie jeździł. W niedzielę 38,5. Powiem ci, że fajnie było. Zawsze tak jest, jak się ma jakiś motocykl. Przeważnie jak miałem fajne, to padało. Teraz teoretycznie mam fajne, to też pada. Rowerzystów dużo mają. Tak, tak. Musi wszyscy tu jeździli pijani, że prawo jazdy pozabierali. Mogło tak być. Puste parkingi. O ty, żebyśmy się w procesję nie władowali. Procesję? No, Boże Ciało. Aha, no nie znam się na tym. To chyba teraz się lata, kurde, i ten, kwiatki sypie na asfalt. Po komunii. Tak mi się wydaje. Nie widać kwiatków, jest dobrze. Tak, czyli jeszcze nie szli, to niedobrze. Muszę przyznać, że masz bardzo ładny motocykl, możesz powiedzieć, skąd go masz? Jakiś gość mi przyjechał, go zostawił, wiesz? Popatrz, popatrz. I tak pomyślałem, że sobie pojeżdżę, no skoro mi zostawił. Podobna historia jak z Tower jedyną. No widzisz. Dyno, stary, on teraz pali 6-7 litra, no bez jaj. No i dobrze, trzeba jeździć grzecznie, kulturalnie i powoli.
Ja nie mówię, że nie, tylko dlaczego jedziemy grzecznie powoli, on mi pali 6-7 litra. A skąd ty o tym wiesz, że ci tyle pali? No bo widzę na wyświetlaczu. W R1 pokazali spalanie? Wyciągnęli? Tak, tak. Mogę wiedzieć po co? No właśnie po to, żeby ludzie to zobaczyli chyba, bo ja nie wierzę. No teraz pali mi 5,5. No dobra. Jezus Maria, panie! Co? Nic, zrzuciłem okiem z ciekawości, zobaczyłem 23. No i jak ci się jeździ tym R1, powiedz? Wiesz co, łatwiej by mi było ci pokazać, chcesz się zamienić na chwilę? Ale ja tym jeździłem, bo też lagi w niej robiłem, więc... Ale to przez chwilę jeździłeś, może się chcesz na chwilę zamienić, ty? Nie, już mi wystarczy. No chodź! Jeszcze ten Fireblade to jest naprawdę wygodny. Dawaj, ja chcę zobaczyć, jak zareagujesz. Na co? No na to! No przecież jeździłem już R1. Spoko! Nawet miałem. Najbardziej niewygodną R1, która była w historii. No tak, pamiętam. No faktycznie, ta od twojej o niebo wygodniejsza. No. Bez dwóch zdań. Bez. Chodź się na chwilę zamienimy. No dobra. Na chwilę tylko, no chodź. No dobra. Pyk, 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 ciach, ciach, ciach. Ram, pam, pam. Yes. Jestem mega ciekaw. To moje stare kości gania. Ty, od razu wyżej kierownica. Mniejsza, ale wyżej. Ale to zabudowane. No dobra, to gdzie teraz? O Jezu, skrzynia moja twardsza. Dobra, prowadź. Aha, prowadź, chyba. Ja wiem, gdzie to teraz prowadzić. Czemu to chodzi jak ciągnik, kurwa? No opowiadaj mi, opowiedz mi. Boże, jak moja zajebiście skręca w porównaniu do tej R1. Jak moja gładko chodzi w porównaniu do tej R1. No, zdecydowanie cichsza jest. No. I na sprzęgle można bez szarpania pojechać. Nie, powiem ci, że jest bardzo duża różnica w pozycji między nimi. No a jak ci się podoba wydeszek, jak ci zrobiłem? Na razie jeszcze nie słyszę, bo mam zatyczki, ale jest okej, bo go nie słyszę, więc jest tak, jak być powinno. Aha, no to dobrze. No a tu przyznam szczerze, się nie da tym jechać. No, na tamtym się nie da jechać z wielu powodów. Wydech to tylko jeden z nich. O Boże! Zobacz sobie teraz różnicę w tylnym hamulcu. O Jezu! Weź się! Mądre to było. No jakieś tam przyspieszenie to ma, ale... Tak, przyspieszenie ma i duże hamowanie. Ale dźwięk ma dziwny. Dźwięk ma poniekąd dziwny. Znaczy wiesz, to jest ten crossplane, tak? Muszę, stary, wiesz, kontrolować, jak hamujemy, zwalniamy, bo w R1 po prostu puszczam gaz. A tutaj trzeba już używać hamulca też, nie? No. Nie no, coś tam się odpycha. Nie, nie mówię, że nie. No jechać to jedzie ładnie, tylko widziałeś, kurde. Mam nalatane, nie wiem, z 320 km i dwa razy na stacji byłem tankować. Która to była ta zmodowana? Ta A była zmodowana, tak? Tak, tak, tak. No i masz maksymalną trakcję włączoną. Czuć, że ma taką inną reakcję na gaz ten, na tej mapie. Ale bardziej działa tak jakby 0,1. No tak, tak! Taka dozowalność nie istnieje. Strasznie się telepie, trzęsie. Strasznie duże wibracje też ma. No. No ale widać, że się zrywa, bo wrzucisz sobie trakcję na drugi stopień, tą mapę A i jak dodajesz gaz, to luźna kierownica się robi, nie? No ale hamowanie silnikiem to ma, trzeba mu przyznać. Można powiedzieć, że kurde, hamulce to w ogóle się nie używa. No. Na dłużej wystarczą. Ale jest węższa w baku, moim zdaniem. Zdecydowanie. Węższa w pasie? Mamy za sami coś szybkiego. Może pan chce pojechać przodem? Ależ niewygodne są te manetki. Manetki niewygodne? No. No i się kurde ruszają, to jest najciekawsze. No ale wyrzucenie kurde spalania w takim motocyklu to jest trochę dziwne.
No, słuchaj. Czy ja rozumiem, bo... No, ale ci się udało, ale żeś wyprzedził, ale żeś nadgonił. O panie! No wiesz, pokazywałem mu, żeby nas wyprzedził, nie chciał. Ale jest, ale będzie 2 sekundy szybciej u celu? Zrobiło mu się gorąco na tym słońcu i dlatego przyspieszył pewnie. Pewnie tak. Odmieniamy się? Tak, bo ja znowu przywyknę do swojego. Tu mamy rondo i sklepik po prawo, to może na ten sklepik wjedziemy? To może na przykład Dino? Czy mają Black Rama? Powinni mieć. To dawaj na ten, na Dino. Bo jest. Zero-jedynkowo ten gaz na tej mapie. No i co? Jakbyś miał do wyboru tego albo tego, to którego byś wziął? ST1300, panie Ropin. O Jezu. Nie umiesz się bawić w te gry. Słuchaj, przychodzi wiek taki, że jednak oczekujesz więcej od motocykla, aniżeli tylko samej mocy. Oczekujesz również komfortu. Tego, żebyś się nie męczył na tym. Przestań, bo już marudzić zaczynasz. I co, no ile tu masz, kurwa, co masz? 2,9, 2,7, 2,5, ile masz do setek? I co, i to tak często tego używasz? Ja na przykład w ST1300 mam 3,5 do setki. I też tego nie wykorzystuję. Dobrze, to jedźmy. Nie no, chyba jednak Fireblade, wiesz? No, też mi się tak wydaje. Chyba jednak Fireblade. Raz, że jakiś taki bardziej... Zwrotny, skrętny. Sprytny taki. Taki bardziej sprytny, mniej zabudowany. Bo tamten to ma tak... Jak turystyk ma taką szeroką tą czaszę. Tu jest tak sprytnie, wąsko. No... Znaczy nie to, żebym jakoś tam ujmował tamtemu motocyklowi, no. Jest inny, natomiast chyba jednak Fireblade jest taki bardziej... Bardziej, po prostu. Taki bardziej, no. I teraz, jak myłem dzisiaj ten motocykl, to zastanawiałem się, co jest gorsze, biały czy czarny? I cały czas myślałem, że czarny, ale jednak biały. Do mycia biały, o Jezu. Najbrzydsze motocykle, w sensie kolor najbrzydszych motocykli, to jest jednak srebrny. Aczkolwiek on ma bardzo duży plus. Naprawdę nie widać na nim syfu. Nie widać tego kurzu. Znaczy jak go upieprzysz, to wiadomo, że będzie brudny, nie? Ale chodzi o to, że na srebrnym tak nie widać tego ukurzenia, które, no, nie oszukujmy się, jest. Postaw motocykl na chwilę gdzieś, czy to w garażu, gdzie nie masz posadzki takiej w tym wspólnym garażu, gdzieś tam pod blokami, czy postaw go gdzieś na poboczu o takiej dróżki, to zaraz będzie ukurzony i na srebrnym tego nie widać, a na czarnym zobaczysz to momentalnie. A biały, niech popada, to zobaczysz. Wszystko widać, kurde, kurze, piachy, pyłki, owady. No, to nieodłączna część motocykli, tak? No, masakra. Powiem ci, że ciężko się to domywa i na pewno wymaga więcej czasu niż przy czarnym. Dlatego chyba jednak takim kompromisem między ładnością koloru, a jego praktycznością, to jest grafit. Coś takiego jak moja ST1300. A skoro już jesteśmy przy najlepszym motocyklu na świecie, czyli Husqvarnie 701. No, występująca w kolorze biało-fluo. Weź to doczyść, kurwa. No, ale może być tak, że to nasza ostatnia przejażdżka na ścigach. Czemu? No bo ten też niedługo pójdzie. Co? Papa się zrobi, no. Z tym się papa zrobi? Papa będzie robić. Oj, ja jak patrzę teraz, to ja nie wiem, czy my chcemy tam jechać, zobacz. A, no to zróbmy zawrotę. Też wyglądało porządnie. A to może tutaj zrobimy. Tam, gdzie wjazd, a wyjedziemy wyjazdem. Tak, dla niepoznaki. Zrobimy coś, czego nikt się nie spodziewał. Mówisz, że jedziesz na 6 biegu już, tak? Tak. No, ja ciągle na 4. Widzisz, ja trochę odwykłem od pałowania sprzętów, bo zająłem się ich robotą. Więc może dlatego.
Po prostu przejadłem się na dziadka, który nie jedzie, więc dlatego. Nie. Po prostu powiem ci, że jakoś odzwyczaiłem się od jeżdżenia szybko. Znaczy nie, no dobra, żeby to źle nie zabrzmiało. Oczywiście lubię przycisnąć, ale jakoś tak nie mam już tego famu. Kiedyś to jakoś bardziej na mnie działało, jakoś bardziej ta adrenalina skakała. Teraz jakoś tak, no idzie, no przyspiesza, no, no i co? Krasa, mam tak samo. Prędkość przestaje w pewnym momencie bawić. No. Teraz bardziej stawiam właśnie, żeby mi się jechało wygodnie, żeby mi łapy nie drętwiały, żeby mnie kręgosłup nie napieprzał. A ja, żeby mi się łatwiej skręcało, żeby lekkie było. Posłuszne. No to też fakt. No, lekkość motocyklu, jak się go tam, wiadomo, gdzie się gania po mieście, to jest przydatna. Natomiast ja tyle jeżdżę po mieście, że jest to nieistotne. Co tu się dzieje? Co to jest? Nie, naprawdę powiem ci, że z tym takim poszarpywaniem przy dawaniu gazu nie czuję się pewnie w zakrętach, nie? Że jak się położę, wiem, że on potrafi przypieprzyć, wystrzelić przed siebie momentalnie, to aż się nie chce dawać gazu w tym zakręcie. W ogóle. Generalnie na pewno zapominam o tym, że ma kontrolę trakcji. Która w miarę nawet powiem ci, że daje radę, ale jakoś no mimo wszystko i tak nie chcę. Nie chcę w zakręcie odbijać mu gaz i zobaczyć, jak to się zachowa. Jak byłem na bitach, to wpadłem sobie na tego i mówię, chwilę sobie pokręcę po Modlinie. No to jak myślałem, że moim się kijowo jeździ po Modlinie, tak tym to już w ogóle. Ale czemu? Znaczy, w porównaniu z tą moją R1, to w tej trochę poprawili skręt. Nie, no to bez wątpienia, bo ten zawija już na 5 razy, nie na 7, więc jest spoko. Ale no nie, tak... Nie no, powiem ci tak, specjalnie właśnie chciałem się z tobą zamienić na szybko na tych motocyklach, żeby zobaczyć takie szybkie porównanie, co się rzuci w oczy. Pierwsze co, to właśnie ta skrętność, nie? Fire? Lepiej. Tam, tutaj jest szerzej, jest niżej kierownica, ale jest szerzej. Na pewno szerokość baku, pozycja. No ale to, że to właśnie jak przyspieszasz, no to on chce iść, zapierdziela. Tylko, że wiesz, no to przyspieszenie na fajerze to jest tak, jakbyś nożem ciął kartkę, a tutaj to jest tak, jakbyś tą kartkę darł rękoma. Po prostu się wszystko tak szarpie, tak. Znaczy ogólnie duże wibracje ma i nie wiem skąd one się... czy to wszystkie one tak mają, czy w tym przypadku to coś tam po prostu na... mocowaniu tego silnika, bo nie wiem, straszne te wibracje są. Coś jak w Harley'u, ale tam to takie ma być. No wiesz, no charakterystyka pracy silnika jak dwie fałki, ale no jak jeździłem z włożonym uchwytem na GoPro bez kamerki, ale z tym, z tą śrubką wkręconą, to któregoś momentu zdejmuję kask, a mi śrubka wypada. Odkręciła się od tych wibracji. Mocy to ma. Dla właściciela jest to idealny motocykl, do czego on go potrzebuje? No nie zupełnie, bo te motocykle wcale nie lubią przybijania gwoździ. No. Dobra panie, to tutaj to już nic nie ten, bo tu trzeba będzie trzymać prędkość. Więc wydaje mi się, że to dobry jest moment, żeby zakończyć. Powiedzieć papa, było miło. Do następnego. Mówisz, że to ten czas? Ja się za bardzo nie zawitałem, to też się może i nie bardzo będę żegnał. Także ja powiem tylko na razie. I ja powiem standardowo do zobaczenia, do usłyszenia przy okazji, kolejnej okazji. Na razie. Bajo. Paliwo staniało. Taki żart na rozluźnienie na końcu. Film ci się spodobał? To zostaw łapkę i sprawdź kolejne filmy z widocznych propozycji. Jeśli jesteś po raz pierwszy i chciałbyś zobaczyć więcej odcinków w moim wykonaniu, to zostaw subskrypcję i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych produkcji na kanale. Natomiast osoby chcące wesprzeć mnie w prowadzeniu tego kanału, zapraszam na mojego Patronite'a, dzięki któremu jadę dalej z tym koksem. Pozdro!